Cześć, witam was w kolejnym odcinku pod tytułem Jak zrobiłeś? Zrobiłaś ten przypadek. Dzisiaj nie będę opowiadał wam o swoich przypadkach endodontycznych, ale moim gościem jest Marysia Kubacka. Wszyscy znacie Marysię z tego, że bardzo ciekawe przypadki prezentuje w social mediach i dzisiaj pokażemy wam bardzo fajny przypadek, który moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo Edukacyjny. Cześć Marysiu, witam cię serdecznie. Cześć Grzegorzu, pozdrawiam, cześć. Słuchaj, jaki przypadek dla nas dzisiaj przygotowałaś? Bo wiesz, patrzę na to zdjęcie rentgenowskie, które, o którym rozmawialiśmy i, i pokazałaś mi ten przypadek. Rzeczywiście on jest dla mnie, dla mnie interesujący. Możesz mi o nim opowiedzieć? Tak, oczywiście. Bardzo chętnie podzielę się moim przypadkiem z tobą i z naszymi słuchaczami. Zatem opowiadaj. Mamy zdjęcie rentgenowskie, widzę, słuchaj, widzę proste leczenie kanałowe. No, jest jakiś C-shape oczywiście, natomiast no, leczenie pierwotne wydaje się, że jest bardzo proste i całkowicie przewidywalne. Czy tak rzeczywiście było? Natomiast tak, niestety nie było, bo oprócz tego, że była nietypowa anatomia w postaci C-shapeów. Także były dwie niespodzianki w postaci separowanych instrumentów. To był instrument Kafil w okolicy apikalnej, a także był instrument, fragment instrumentu 04 maszynowego w koronowej części kanału. No dobrze, dobrze, ale wiesz co? Patrzę na zdjęcie rentgenowskie, porównuję je rzeczywiście z tą tomografią, którą w tej chwili nam pokazałaś. No i to się ma nijak, bo, bo przecież na zdjęciu rentgenowskim tym, które, które widzieliśmy inicjalnie, tam tych złamanych nie, narzędzi nie ma. Czy to były twoje złamane narzędzia? Otóż... Powiem Ci krótką historię tego zęba, a także powiem Ci, jak jest ważna diagnostyka i moim zdaniem, jak jest ważna diagnostyka w postaci zdjęcia 3D tomografii komputerowej. Ten ząb został skierowany od dentysty w naszej klinice. Pani doktor zaczęła leczenie kanałowe i wykonała tylko zdjęcie RVG. W trakcie leczenia kanałowego doszło do separacji narzędzi i Teraz te narzędzie widzimy na tomografii komputerowej. Też doktor podejrzewała perforację, bo to był C-shape i często C-shape są mylone z perforacją, gdyż ujście kanałów zawsze jest poniżej połączenia szklino -zębinowego. występuje 3-4 mm poniżej, a w przypadku standardowej anatomii występuje na połączeniu szklino zębinowym Dlatego tu doktor mylnie zinterpretowała C-shape jak perforację, a także no, doszło niestety do separacji dwóch instrumentów. No dobrze. I co było dalej? Co było dalej? Przede wszystkim poinformowałam pacjentkę, że usunięcie narzędzia z okolicy okołowierzchołkowej jest niemożliwe, bo w przypadku separowanych narzędzi, które są zniszcz złamane poza krzywizną kanału, a także części wierzchołkowej, no nie usuwam takich złamanych narzędzi, a w w tym przypadku szczególnie usunięcie takiego narzędzia wiązało się z nadmiernym usunięciem zębiny, co jest bardzo um... Niewskazany w przypadku kanału typu C, gdyż w kanałach typu C i też widzimy na tym zdjęciu tomografii komputerowej, była strefa niebezpieczna, czyli tak zwana danger zone, która występowała w miejscu głobienia od strony językowej, gdzie krytyczna grubość zębiny wynosiła 0,7 mm. Dlatego usunięcie narzędzia z tego C-shape'u wiązałoby się z perforacją, także w przyszłości z pionowym pęknięciem korzenia. Natomiast to drugie narzędzie, które było złamane w części koronowej kanału, zostało szybko usunięte w trakcie irygacji, a także aktywacji płynu ultradźwiękami. Okej, okay. czyli no bo patrzę teraz na to zdjęcie dna komory, widzę tutaj pięknie wypreparowane wejścia do kanałów korzeniowych, bardzo czystą zębinę komorową, bardzo dobrze wypłukane te wszystkie strefy, tak rzeczywiście musiałaś bardzo dużo czasu tu poświęcić na płukanie. Czyli co, jednak płukanie rozwiązuje wiele jak nie wszystkie problemy endodontyczne, co? Ja uważam, że to tak naprawdę instrumentacja gra ważną rolę, ale płukanie gra tak naprawdę najważniejszą rolę, bo skutkuje usunięciem flory bakteryjnej, która powoduje stany zapalne w tkankach okołozębowych. Dlatego ja uważam, że płukanie odgrywa kluczową rolę, czyli właściwe płukanie z aktywacją. No dobrze, zobaczmy teraz jak wygląda zdjęcie finalne po wypełnieniu kanałów korzeniowych. Wiesz co, patrzę na to zdjęcie i można powiedzieć, że no wszystko wygląda super. Nie ma tutaj widocznego, żadnego złamanego instrumentu. Można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że jest to bardzo fajnie i rzetelnie przeprowadzone leczenie pierwotne, bez żadnych powikłań. Tak, ale natomiast w tym przypadku został wykonany bypass, natomiast ja uważam, że leczenie skończyło się sukcesem, gdyż pacjentka była na kontroli. Niestety nie mam zdjęcia z glikolu i wszystkie zmiany okołowierzchowkowe, które były wygoiły się i także nie ma żadnych symptomów. Ząb jest w danej chwili asymptomatyczny. Marysiu? Bardzo dziękuję Ci za prezentację tego przypadku. Jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Myślę, że nasi widzowie również będą bardzo usatysfakcjonowani prezentacją Twojego przypadku. Dziękuję Ci serdecznie i do następnego razu. Ja też dziękuję. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek podobał Wam się. Marysia pokazała nam bardzo ciekawy przypadek, bardzo interesujące uwagi dotyczące tego, że nie tylko potrzebujemy zdjęcia zwykłego RVG, ale również i tomografię, a przede wszystkim, co najważniejsze, nie możemy ufać nikomu. Czyli zawsze, jak przychodzi do Was pacjent, to zawsze zróbcie zdjęcie, czy to RVG, czy to tomograf. Ale pamiętajcie, że zawsze możecie coś znaleźć w tych kanałach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.